Witam serdecznie. Ja jestem Michał. Ogolony Michał. Taka gładziutka gęba. A was chcę zaprosić już na prawdopodobnie ostatnią sesję z Spidermana 2 Enter Electro. Poprzednim razem mieliśmy konfrontację z różnymi przeciwnikami, jak chociażby Sandman czy Hammerhead. No i przechodziliśmy przez kolejne poziomy, gdzie były, można by powiedzieć, lekko różniące się od siebie misje niż te 90% zabij tam innych przeciwników. A dzisiaj miejmy nadzieję, że już przejdziemy całą grę do samiutkiego końca. Tak więc bez zbędnego przedłużenia, ja się zmniejszam i jedziemy z koksem. Okej, jestem z wami z powrotem. I teraz może inaczej, spróbujmy jakoś to inaczej zrobić. Poczekajcie. Stańmy sobie którędy. O, tędy mogę sobie namierzyć, bo już nie pamiętam. Dawno grałem w Spidermana. I teraz tak, z tego co pamiętam, misja polega na tym, że będziemy musieli wyłączać różne przyciski. Ponieważ jak widzicie tutaj są drzwi, które nas, znaczy drzwi, jest podłoga, która nas może zgnieść. A więc będziemy musieli teraz dostrzec niektórych tu przycisków. O, mamy tutaj jeden z nich. Trochę źle to zrobiłem. My hunch was right, but that turned on more defensive measures. Dobra. Wszystko jest gitara, właśnie o to w tym chodziło. I teraz będziemy musieli dostać się wyżej. Tylko że żeby dostać się wyżej, to najpierw musimy polecieć tutaj. Tak jest. Ogólnie nie lubię trochę tej misji, dlatego że to była misja, która spowodowała, że w 2019 nie przeszedłem tej gry. Mam nadzieję, że teraz jednak stanie się zadość i się uda przejść tę gierkę. Bo w przeciwnym razie troszeczkę będzie mi przykro, a nawet bardzo bym powiedział, że mi będzie przykro. Bo jednak zależy mi na tym bardzo, żeby zrobić let's play po polsku z tej otóż gry. Szczególnie, że w Polsce ta gra była bardzo mało razy ogrywana. W sumie to nawet nie wiem, czy poza moim let's playem ktokolwiek tykał się Spidermana 2 Enter Electro. Z tego co pamiętam, był chyba kiedyś jakiś let's play, ale teraz wam nie powiem, kto to dokładnie robił. Wiem, że ktoś ogrywał na polskiej scenie. Bo coś, jak przez mgłę pamiętam, że ktoś coś ogrywał. Ale kto, to już niestety pojęcia zielonego nie mam. Dobra, jesteśmy teraz już na samej górze. Tu pozwoliłem sobie F1 zrobić. I czekajcie chwilę, mała kontrola, czy aby na pewno... Dobra, tutaj się wszystko nagrywa, super. Tu również się wszystko nagrywa, nic się nie zacina. Spoko, musiałem sprawdzić w Audacity i... To tutaj się emulator już skraszował. Na szczęście zrobiłem tego save state'a kontrolnego. Czyli już widzę, że mamy powrót do kraszowania się emulatorka. No, któż by pomyślał, że coś takiego będzie. Gra się już pojawiła. Wszystko w porządku jest, więc wracamy do żywych. I teraz... trzeba się dostać tam. Oh yeah, udało się. Dobra, więc skoro już jesteśmy u góry, to trzeba będzie znowu teraz wyłączyć zasilanie. Dokładnie tak, tutaj mamy. Muszę na zdrowie w ogóle uważać, bo mam go naprawdę bardzo mało. A przyda się trochę więcej zdrowia, nie powiem, że nie. Mam nadzieję, że tu jakieś apteczki będą. Ogólnie z tego co widziałem z longplaya Spidermana 2, to ta misja nie jest, w sensie ten poziom nie jest jakoś długi. On w zasadzie już się zaraz u góry powinien kończyć. O, i przy okazji będziemy mieli tutaj kamery, które nas będą atakować. Ale na szczęście tą elektryczną pajęczyną sobie poradzimy bez problemu. Okej, teraz... Oh no, nie! (Śmiech)
Było tam. Widziałem. Tam jest apteczka z zdrowiem. Szybko do góry, do góry, do góry. O Jezus, naprawdę nie mogę. Dawaj, dawaj, złap się, złap się, złap się. Na środek, dokładnie. Teraz jesteśmy na środku, więc powinniśmy być bezpieczni. O, udało się, super. Żeśmy się wyleczyli. Nice one. Teraz czekamy, aż te drzwi się nam otworzą z powrotem. Okej. No. Jezus, co ten Spidey odwala? Czemu on nie może iść do góry normalnie jak cywilizowany pająk? Człowiek pająk. Dobra. Tu otwieramy. Znaczy, no. Zamykamy zasilanie. I tu również. Nie wiem, ile jeszcze tych zostało, ale widzę, że chyba tu będzie już końcówka, tak mi się wydaje. Zważywszy na to, że już tu u góry mamy sam koniec. Tak mi się przynajmniej wydaje. A, to jeszcze nie koniec będzie. Ho, ho. To dopiero początek, mój drogi. Ten poziom jest długi. Na to wygląda. A wydawało mi się, że jest krótszy. Dobra, więc... Łatwiej by mi było chyba analogiem to zrobić. Dobra, teraz trzeba będzie tu polecić. Tylko niech ta podłoga się otworzy. Okej, wzięliśmy sobie żyćko. Więc jesteśmy teraz wyleczeni. W ogóle muzyka, jaka nam towarzyszy, jest taka nawet, bym powiedział. Wsłuchajcie się teraz w soundtrack, o ile będziecie cokolwiek słyszeć. Miejmy nadzieję. That does it! Now all I have to do is get to that door! Oh, great! More drones! As if there weren't enough going on in this place! O! Dobra, będzie łatwiej na analogu, bo kurde, na strzałkach to się ciężko gra w tę grę. To mogę już powiedzieć tu z ręką na sercu. Lecimy! Okej. O, tu już koniec! Wow! Maybe this wasn't the lizard. This amount of damage would do the Hulk proud. Now come on, Doc. Give me a sign here. Let me know you're okay. Relax! Czyli będziemy mieli teraz konfrontację z Lizardem. Jak nie wiecie, to jest postać również z pierwszej części, którą... I can't fight the lizard. Not if there's a chance to bring Dr. Connors back. These containers must hold the ingredients to the antidote Dr. Connors was working on.
If I combine them, I could use my web spinners to inject the lizard and bring the dock back. Formulation back one. Spawning. Oh yeah! Yeah, those walls are just as hard as I thought. Tak jak mówię, Lizard w pierwszej części Spidermana był tak jakby easter eggiem w momencie, kiedy uciekaliśmy przed Venomem w kanałach. A teraz jednak, jak widzicie, no wszystko się prezentuje w taki, a nie w inny sposób. Dobra, co ja muszę tutaj zrobić, bo akurat nie wiem, jak się z tym bossem walczy. Sam się znokautowałem. Okej. Dobra, to już widzieliśmy. Jak się z nim walczyło? Znaczy, bo mówię, ja nie ogarniam, bo ja tutaj nie doszedłem do tego etapu gry. Not if there's a chance to bring Dr. Connors back. These containers must hold the ingredients to the antidote Dr. Connors was working on. If I combine them, I could use my web spinners to inject the lizard and bring the doc back. One down, two to go. Dobra, trzeba było coś takiego zrobić. Z tego co widziałem. Tylko pytanie, czy to coś w ogóle da, bo on będzie miał pewnie, no ma cały czas znowu całe zielone HP. Więc nie wiem, co ja mam tu robić, czy mam przed nim uciekać, czy co? Nie, czekajcie, tutaj mam coś. Jakąś specjalną pajęczynę żeśmy dostali. Taką purpurową. Nie wiem, do czego ona służy, ale ładnie żeśmy się sobie go tutaj ogarnęli. I to zielone HP powoduje, że nie można mu zabrać w ogóle tego HP, z tego co widzę. Czyli po prostu tak jakby był on nieśmiertelny. Okej. Dobra, mamy tutaj gdzieś tą purpurową pajęczynę, czy już nie dostaniemy jej? Powinniśmy ją dostać. No dobra, tak więc uciekamy przed nim. Ogólnie jeżeli chodzi o Lizarda, to nie wiem czy wiecie, ale jako człowiek, jego postać ludzka, nazywa się Curtis Connors bodajże, tak on się chyba nazywał. Jego biografia jest taka, że on był bardzo dobrym chirurgiem wojskowym, coś takiego. Lub ogólnie pracował jako chirurg. I sprawa wyglądała tak, że podczas jakby wojny stracił on rękę i był on, można by powiedzieć, że niepełnosprawny. I później wynalazł jakiś taki lek, znaczy może nie powiedziałbym, że lek, ale bardziej taką substancję, która zmieniała ludzi w gady. Nie wiem, jak on to zrobił, nie wiem, jak tego dokonał, ale wiem, że coś w ten deseń. Jeżeli ktoś mógłby bardziej sprecyzować, co mam na myśli, to może oczywiście napisać w sekcji komentarzy, bo oczywiście mogę też coś pochrzanić, a mniej więcej pamiętam z tego, co czytałem sobie przed nagraniem tego let's playa. No i mamy po Lizardzie. Elegancko. Został on już pokonany. Bailando. What happened to you? Electro was here. He wanted information on the BioNexus project. He's assembled all the parts, but he's still not able to make it work. What is this BioNexus device? It amplifies the bioelectric energy in living beings. On Electro, it'll make him a god. You have to stop him, Spider-Man. But how do I stop him, Doc? What's he missing? I don't know what it is. Dr. Watts kept all the secret notes about the final phase of the project secret. Go to her lab. It's on the other side of the complex. Thanks, Doc. Whoops! Over you are, Spider-Man! Failure to comply will result in the use of force! Sorry, boys and girls, but I don't think I'm gonna let you arrest me today. Okej, czyli teraz zostaliśmy namierzeni przez tych wojskowych.
I co jeszcze bym mógł na temat Lizarda wspomnieć, to, że Curtis Connors lub doktor Connors jest inteligentny, to również się to przekłada na Lizarda, bo Lizard również w pewnym stopniu powiela jakby cechy naszego ludzkiego kumpla, przyjaciela, po prostu doktora. No i można by powiedzieć, że skoro Connors jest dosyć inteligentny, sprytny i oczytany, to Lizard w pewien sposób też to wykorzystuje jako jego druga forma, gdzie normalnie ma ręce, wiadomo, tylko w jego ludzkiej formie nie ma rąk, co mogliście zobaczyć na cutscence, że w trakcie wojny jako chirurg stracił rękę przez brutalny wypadek, można by powiedzieć. Szczegółów nie znam, ale skoro stracił rękę, to musiało się coś naprawdę poważnego stać. New picture unlocked in portfolio, czyli mamy nowe zdjęcie w portfolio odblokowane. Chcemy zapisać, oczywiście, że tak, tylko pytanie, czy gra nam na to pozwoli. Jak najbardziej tak. Dobra, więc teraz chyba będzie ucieczka przed wojskowymi, co nie? Czy nie? Czy mogę się mylić? Those red tracking lasers must be giving my position to the drones. If I don't take them offline, I'll never get to Dr. Watts' lab. Those red tracking lasers must be giving my position to the drones. If I don't take them offline, I'll never get to Dr. Watts' lab. Okej, to widzę, że lecimy na pełnej. Czyli naszym zadaniem jest teraz prawdopodobnie niszczenie tych wszystkich generatorów obok tych budynków. Miejmy nadzieję, że to nie jest nasze główne zadanie, bo bardzo bym chciał zrobić to na totalnym speedrunie i polecieć do miejsca, które by zakończyło nam misję. Bardzo bym chciał. Ale co to z tym będzie, to nie mam zielonego pojęcia. Nie mam bladego ani zielonego pojęcia. Działko padło, więc teraz trzeba będzie niszczyć kolejne działka z tego, co widzę. Czyli tak jak mówię, jak nie misja, żeby zabić 90% przeciwników, to musimy niszczyć jeszcze jakieś dodatkowo działka. I to jest, mówię, strasznie monotematyczne, po czasie się to robi. Dlatego, że pierwsza część miała więcej jakby do zaoferowania. A tutaj to jednak, no, mamy straszny taki downgrade pod tym względem. I dalej to będę podtrzymywał, mimo że gierka w pewnych stopniach, naprawdę fajnie się gra w tę gierkę, to muszę niestety powiedzieć tą smutną prawdę, że Vicarious Visions w tym wypadku akurat, no, nie podołało. I troszeczkę, że tak powiem, no nie dało rady. Tutaj, jeżeli chodzi o Spidermana 2, Enter Electro. No nic, no. Nie zawsze deweloper musi robić, kurde, najlepsze gry. Czasami mogą się zdarzyć czarne owce, no to jest rzecz taka naturalna, mi się wydaje. Zawsze wyjdzie jakby trochę gra gorsza lub lepsza od pozostałych. To jest taka trochę niepisana zasada lub pisana, whatever, zobaczymy. Pamiętajmy, że każdy inaczej na te rzeczy patrzy, no nie? Tak więc, jeżeli chodzi o Lizarda, to by było na tyle. Tak jak mówiłem, pojawił się on jako easter egg w pierwszej części w kanałach, gdzie był pościg Venoma, gdzie musieliśmy uratować Mary Jane Parker. A tak to Lizardzik sobie teraz został w piernicz, zmienił się w człowieka, no i tyle z niego. Tak na dobrą sprawę. Aha, dobra. To mamy tak to porobione. Mam nadzieję, że emulator mi nie wywali w trakcie teraz przechodzenia tego poziomu, bo byłbym bardzo zły, szczególnie że jak widzieliście w cutscence, po cutscence musiałem włączyć tryb analogowy, co mogliście sobie już dopowiedzieć, że emulator tutaj postanowił mi w takim momencie jakby się skraszować.
Tak więc, no niestety to jest trochę przykre, nie wiem co jest w ogóle tego powodem. Raczej wątpię, że to, że emulator EPSX-a jest przestarzały. Po prostu musiało mi się coś tam walnąć w pluginach, prawdopodobnie. No ale... któregoś razu tam przysiądę i ogarnę co trzeba. Mógłbym oczywiście również, tak jak ktoś mi może teraz napisać, skończyć Let's Play na Duckstation, tylko żebym musiał cały save nadrabiać, a mi się to trochę nie widziało, więc... jak już zacząłem tutaj, to wolę na tym skończyć, prawda? Myślę, że to jest bardziej logiczne. Okej. Bingo, tutaj Spider-Man powiedział. Więc teraz następny mamy. Czy da się tutaj coś wyłączyć? Może się da, tylko my o tym nie wiemy. A przynajmniej ja o tym nie wiem. Może gdzieś z boku jest jakiś przełącznik. Cokolwiek. Nie, tutaj nic nie ma. To jest miejsce bez jakiegokolwiek tutaj przełącznika, wyłącznika. Okej. Teraz lecimy tutaj w takim razie. Ale tu już byłem. Czegoś musiałem nie wyłączyć. I can't carry any more cartridges. No ale co ja tu teraz źle zrobiłem? Okej, tego nie zniszczyłem, widziałem. Oj, przepraszam, jeżeli uderzyłem za mocno w statyw. Dalej, jest tu gdzieś jakaś apteczka, cokolwiek. Chciałbym się wyleczyć, nie żeby coś. Marzę o tym. Marzę o jakiejś apteczce. Jezu, ale ta misja laguje w niektórych momentach, powiem wam szczerze. To jest naprawdę przerażające. Oh yeah. Znaczy, nie. You know, I wonder if Captain America has to put up with this. To może szybko ucieknijmy? Ale tu jest początek. Czyli cofnąłem się tak na dobrą sprawę na początek. O, widziałem coś. Jest, dobrze. Okej. Kolejne działko zostało zniszczone. Więc teraz możemy podążyć w następny. Dobra, kolejne działko jest zniszczone, więc możemy teraz podążać w następną stronę. Trochę czułem, jakbym był spowolniony. Tam coś u góry jest? Coś pominąłem? A czemu to jest na on? Dobra, tu już jest zniszczone. Tu już mamy porobione. Tu też jest off już. Więc powinno być teraz wszystko git. Tak mi się wydaje. Dobra. Looks like that did it. Ale bym spadł. You wouldn't do this to War Machine, would you? Dobra, jest żyćko. Jest elektryczna pajęczyna. To się nam przyda. No, warto było zapisać. Teraz sprawdźmy, gdzie jeszcze tam mamy coś. Tam chyba jednego działka nie zniszczyłem. O, tu jest jeszcze jedno działko przy okazji. O, jest on. Czyli trzeba będzie zniszczyć.
Dobra, to było ostatnie chyba. Bo widzę, że się kompas pojawił. Trochę, żem się pośpieszył, bo przez to bym mógł prawie zginąć. Nie żeby coś. Sorki, że mój komentarz, mówię, jest tutaj taki trochę ubogi, ale się trochę skupiłem na tej misji. Ja tak mam bardzo często, że jak się skupiam na jakiejś misji, to mało mówię. Dlatego posłuchajcie sobie w sumie soundtracku, a my w ciszy polecimy na sam koniec już. W ucieczce przed tymi wszystkimi kamerami. Okej. To była końcówka poziomu. Bardzo dobrze. What happened in here? Well, let's hope the computers came through undamaged. Bingo! I'm in! Huh. Blah, 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 Indiana. Huh. Sapphires, huh? Oh, now I see. Where is anyone gonna get a jewel that size? Powrót Sandmana teraz mamy. Ja pierdzielę, kurde. Co za atencjusz jeden.